Cześć, tu Ernest! W tym filmiku sprawdzimy, ile maksymalnie eliminacji może wyświetlić Bugbin do zestawu ze skinem Cel. Jak na pewno wiecie, za wykonanie 7 tygodni wyzwań w tym sezonie w nagrodę otrzymujemy skina Cel w zestawie z jego małym wyświetlaczem jako Bugbin. Co ciekawe, gdy zdobędziemy jakąś eliminację, to na tym małym ekraniku zacznie wyświetlać się liczba naszych eliminacji zdobytych w danym meczu. To chyba już drugi reaktywny Bugbin. Pierwszy należał do męskiej wersji kowbojki. Z tego powodu moją ciekawość nakręciło pytanie. Ile maksymalnie eliminacji może wyświetlić nasz Bugbin? No, jesteśmy już w grze i na tę okazję otworzyłem lobby. Więc to są moi po prostu widzowie, którzy zdążyli dołączyć. I plan jest prosty. A plan jest taki, że zbudujemy schody do nieba i na maksymalnej wysokości zbudujemy platformę, na której to ja porozstawiam pułapki, a moi widzowie za to przejdą do przeciwnej drużyny i będą wpadać w moje pułapki. I tak ile wlezie. Zaczynajmy! Zanim jeszcze wystartujemy z tą budową, to... jest ze mną... Tomatus, cześć. Niko. Dobra. To ja cię strzeliłem, żeby dać ci tam, żebyś... żebyś ten... ożył. No ale dobra. To ja mam już pułapki z automatu i... muszę teraz budować taką jedną rzecz. Okej, teraz budujemy się w górę. Musimy osiągnąć maksymalną wysokość budowania. I po prostu blok niżej musimy... O, tutaj jest maksymalna wysokość. I teraz musimy tutaj postawić sobie podłogi. Okej, tyle chyba wystarczy. Teraz tak. Ja prostawiam pułapki. To teraz tak, to musicie po prostu wpadać w moje pułapki i jak się będziecie respić, to musicie znowu wpadać w te pułapki i tak aż zdobędziemy maksymalną liczbę kili na ekranie. Okej. To chyba proste zadanie. To go. Mam już 2 kile. Już coś. Teraz moi asystenci spadają z góry i wpadają w pułapki ponownie. Jest już 9 kill, zaraz będzie 10. Nie idzie tak źle. Nie idzie tak źle jak dwie osoby. Tak? Miało być 3 osoby, ale niestety Kładiego wywaliło. Przykro mi, Kładi, ale będziesz na odcinku Kładi w lewym górnym rogu, ale niestety Kładiego wywaliło. Z gierki nagle. Ale jest okej, 12 kill już. Kielowski nie trafił. Dwadzieścia. 21. Mi się coś wydaje, że zatrzymałeś na 99 killach na tym ekraniku. Dajcie znać w komentarzach w tym momencie, co... jak wy myślicie, na ile się zatrzyma, a znowu Mikelowski nie trafił. No ja obstawiam 99. Tak mi się wydaje, więcej się nie zmieści, albo się zresetuje. Tylko nie oszukujcie. Nie przewijajcie. No i niedługo już będziemy na 40 killach. Już za moment. 40. No, 40 to nie jest limit.
To na pewno. Pięćdziesiąt też nie limit. Przyspieszyłem eliminację. No, tutaj już nie. No i 71 kili. Już trochę za nami, 72 kile. Lecimy dalej. O ty. Babki się nie wyrabiają już. No już, prawie 100. Jesteśmy bardzo blisko setki. No i zobaczymy, co się wydarzy. No jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy. Pewnie nic, ale to zobaczymy. 96 już. Uwaga, 97. 97. 98. Dobra, chodź tutaj obok mnie, wlądujcie obok mnie. Dobra. No to już 98. Teraz mam pytanie do was, jak wy uważacie, co będzie 100, czy się zatrzyma na 99, czy pójdzie dalej? 99 będzie. 99. No ja też. Matus, ty pierwszy. Będę ostatnim fragiem. I uwaga. O nie. No i się zatrzymało. Na 99. Na ilu? No. Tego się spodziewaliśmy. No i tyle. No trochę szkoda. Pamiętam, że w CSGO jak się osiągnęło tam ileś tam kili, 9999, ileś, nie pamiętam. Na StatTracku to się resetowało. To się zerowało właśnie. No a tutaj... A tutaj tak zostaje. Okay.
I to tyle. Niestety lub stety, limit to 99, czyli tyle, ile maksymalnie kili możemy zdobyć w zwykłym trybie Battle Royale. Zrozumiałe. Głównie wahałem się między myślami, że albo wyzeruje się licznik, albo się zatrzyma. Czy warto było sprawić? Może. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!